Temat moje hobby, języki obce. Coś ciekawego, coś nowego. Otóż nie, no języki są za nami, są z nami od zarania dziejów praktycznie i no i co, no, no bez nich trudno by było się komunikować. Ja wiem, że teraz mamy różne rozwiązania. Niedawno przecież była premiera telefonu Samsung, który to zawiera w sobie funkcję automatycznego przy wykorzystaniu AI tłumaczenia na żywo, uważam, że jest ogromnym przełomem w dziedzinie technologii. No ale jednak, kurczę, no wyobraźmy sobie sytuację, w której nie mamy tego internetu albo nie mamy tego urządzenia, tudzież po prostu no, trudno nam jest co, no, zdobyć tak, takie urządzenie, zakupić, etc. Albo podatny nam internet, no to wtedy jednak, kurczę, będą potrzebne te umiejętności. Ja nie mówię, że od razu każdy ma być pilotą, znać 10 języków i w ogóle, tak, ale no na pewno ten język angielski no to jest taki must have dzisiejszego świata. Jeśli nie znasz angielskiego, no okej, okay, no możesz odpalić sobie Google Translate, translatora jakiegoś tam, tłumacza, jedziesz, tak, ale to jest, pamiętajcie, sama nauka języków to nie tylko poznawanie nowych słówek, gramatyki, reguł, regułek, powtarzanie i tak dalej, ale także zmiana swojej osobowości poniekąd. Bo to, że uczymy się innego języka, to też dodatkowo w naszej podświadomości zmieniają się, no troszeczkę nasza osobowość się zmienia. I to jest potwierdzone, tak? To ja też się odczuwam, powiem wam szczerze, ucząc się różnych języków, tylko też, no właśnie, jak się tych języków uczymy. Ktoś mógłby powiedzieć, okej, okay, no to mam tremę, to nie będę na przykład mówił do siebie w danym języku obcym, bo jeszcze za mało go znam i tak dalej. A nie, właśnie chodzi o to, żebyśmy przełamywali te bariery wewnętrzne, bo każda taka właśnie nauka czy nowa aktywność daje nam możliwość, o to znowu, poznawania siebie, ale też poznawania nowego środowiska, tak? I takie właśnie rzeczy są naprawdę istotne. W mojej opinii w dzisiejszym świecie bez co najmniej jednego języka obcego, no trudno jest sobie poradzić, a jeśli chce się coś zrealizować więcej, no to już nawet dwa języki obce trzeba znać. Mam nadzieję, że być może uda mi się to niedługo osiągnąć. Tego i wam życzę, bo ważne jest, żeby się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, starać się cały czas pchać do przodu i nawet jeśli jest wiele niesprawiedliwości, wiele trudności, które nas w życiu otaczają, to jednak starajmy się pokonywać te bariery, a uwierzcie mi, naprawdę daje to ogromną satysfakcję. Dajcie znać, co sądzicie o nauce języków obcych. Trzymajcie się, hej.